To sukces całego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, podkreśla generał brygady Stanisław Laciuga. W tym tygodniu miała miejsce uroczysta zbiórka funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Komendant, który 11 listopada w Warszawie odebrał nominacje generalskie, powitany został brawami. Czołem, funkcjonariusze! Czołem, panie generał! Chciałem też podkreślić, że parę tygodni temu, jak zadzwonił do mnie komendant główny z informacją, że zamierza wystąpić, podjąć działania zmierzające do mianowania mnie na stopień generała Brygady Straży Granicznej, to od razu przekazał, że traktuj to wyróżnienie, bo jest to wyróżnienie, jako wyróżnienie dla całego oddziału, dla waszej ciężkiej pracy przez ostatnie lata. Awans generalski komendanta Stanisława Laciugi, podobnie jak i komendantów innych oddziałów w Polsce, to zaszczyt, ale i zobowiązanie do dalszej pracy. Funkcjonariusze Straży Granicznej, w tym Karpackiego Oddziału, w trakcie ostatnich tygodni stanęli przed nowymi wyzwaniami spowodowanymi przez kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Do takich zadań, o czym przekonuje komendant Laciuga, Straż Graniczna była przygotowywana przez ostatnie lata. To, że jesteśmy teraz przygotowani do tych działań, wynika z naszych ostatnich lat, z naszego zaangażowania na misjach zagranicznych, bo tam zdobywaliśmy doświadczenie w bardzo podobnych warunkach. Mam tutaj na myśli granicę turecko-grecką, granicę grecko-macedońską. Nasi funkcjonariusze są tam obecnie od lat i tam zdobywali doświadczenie, które teraz wykorzystują w ochronie granicy polsko-białoruskiej. Generał Stanisław Laciuga przypomina także o innych zadaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Te w ostatnich latach koncentrują się na przeciwdziałaniu oraz wykrywaniu przestępstw związanych z przemytem, handlem ludźmi oraz kontrolowaniem legalności pobytu. Obecnie jesteśmy bardziej skoncentrowani na cudzoziemcach, którzy znajdują się w terenie naszego służbowego działania, a jak wiemy, operujemy na terenie województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego. No i tutaj obserwujemy coraz więcej cudzoziemców. To już w tym momencie to liczymy w setkach tysięcy cudzoziemców. No i naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy oni są legalnie i czy spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do pobytu i do pracy na terenie Małopolski i województwa świętokrzyskiego. W ostatnich latach szlify generalskie odebrali m.in. Franciszek Gongor z Koniuszowej, szef polskiej misji NATO w Brukseli, Marek Hebda, zastępca komendanta głównego policji, czy Zygmunt Staniszewski, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, który nominację otrzymał w 2005 roku. W przeszłości tytuł generalski posiadali m.in. Józef Kustroń, Józef Giza czy Bronisław Pieracki.